Początkujący, średnio zaawansowany, a może elitarny? Sprawdźmy, jak silny jesteś. Bazując na informacjach z zawodów powerlifting, jak istniejących wytycznych siłowych, możemy oszacować, do jakiej grupy należysz, biorąc pod uwagę twoje wyniki siłowe na jedno powtórzenie. Kategoria numer 1. Noob. Osoba ćwicząca od 3 do 6 miesięcy, której wyniki w przysiadzie wahają się między 20 a 61 kg, wyciskanie 20-43 kg i martwy ciąg 20-61 kg. Kategoria numer 2. Początkujący. To osoba ćwicząca od pół roku do 2 lat. Na tym etapie osoba powinna wykonywać przysiad ze swoją masą ciała pomnożoną przez 1.25, wyciskać swoją masę ciała i robić martwy ciąg ze swoją masą ciała razy 1.5. Czy jesteś w którejś z tych kategorii? Już niedługo część druga.